Nie, 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 nie. Dni stają się coraz krótsze. Każde większe miasto w Polsce jest zalane plakatami kandydatów do wyborów samorządowych, a ja staram się nie rozchorować i ciągle walczę z zatkanym nosem. Czyli innymi słowy, nadeszła wspaniała polska jesień. I już od kilku lat każda polska jesień oznacza nam serial animowany i oglądanie najnowszych odcinków. I w tym roku, 2018, padło na pierwszy sezon serialu Star Wars Resistance. Tak więc dzisiaj zajmujemy się kolejnym, już czwartym odcinkiem pod tytułem Fuel for the Fire. Na skutek kolejnej wpadki Kazudy jako mechanika dochodzi do sprzeczki pomiędzy nim a Jagerem. Rozgoryczony młody pilot poznaje Jace'a Rooklina i jego drużynę. Nieświadomy intencji nowych przyjaciół postanawia im pomóc przy budowie ścigacza wyścigowego, włamując się do biura Jagera. Po uświadomieniu sobie błędu swojej decyzji, Kazuda postanawia przeszkodzić Jace'owi, jednocześnie ratując jego życie. I wiecie co? Na początku planowałem, żeby ta recenzja dzisiejsza była w standardowej, prawdopodobnie dla niektórych z Was, nudnej formie, czyli co mi się podobało, co mi się nie podobało, skupienie się na fabule, na szczegółach itd. I o ile szczegóły za chwilę jakieś będą, to najpierw chciałem podzielić się z Wami pewną refleksją, która mi przyszła do głowy, kiedy oglądałem ten odcinek. Bo gdyby teraz w tym momencie ktoś się mnie zapytał, hej Sef, jak prezentuje się Star Wars Resistance i jaki to jest właściwie serial, to ten odcinek mógłbym powiedzieć, obejrzyj sobie to w miniaturce, będziesz miał wszystko, co do tej pory dostaliśmy i co przez jakiś czas prawdopodobnie również będziemy dostawać. Ponieważ dzisiejszy odcinek jest idealnym przykładem tego, jak wymieszać z jednej strony świat Gwiezdnych Wojen, a jak z drugiej strony podać serial dla dzieci moim zdaniem. A mianowicie bierzemy lekcje, wartości, pewnego rodzaju zasady moralne, które powinny być wpajane, czy są wpajane poprzez animacje dla dzieciaków, doprawiamy to odrobiną świata Gwiezdnych Wojen, czy też wsadzamy to w opakowanie świata Gwiezdnych Wojen, dosypujemy kilka drobnych szczegółów, które mogą być szczególnie przyjemne dla starszych widzów i w ten oto sposób dostajemy Star Wars Resistance. Ponieważ motyw tego, że główny bohater buntuje się przeciwko swojemu mentorowi, nie chce pracować w pewien sposób uczciwie i dołącza do ekipy przyjaciół, którzy po prostu okazują się być cool, fajni i wyluzowani, a tak naprawdę go wykorzystują, bo dzięki czemu na samym końcu nasz bohater uczy się gorzkiej lekcji, wraca do swojego mentora, przyznaje się, że popełnił błąd, mentor mu wybacza i wszystko dzieje się szczęśliwie i nasz bohater, czy powiedzmy widz grupy docelowej, czyli dziecko, czy powiedzmy młodzieniec, czy jakiś młodszy użytkownik świata Gwiezdnych Wojen, dowiaduje się, że trzeba ciężko pracować, że trzeba być po prostu uczciwym i uważać na fałszywych przyjaciół. I to wszystko jest oczywiście zapakowane w świat Gwiezdnych Wojen, czyli z jednej strony mamy tą lekcję, z drugiej strony mamy te smaczki, powiedzmy, czy jakieś nawiązania. I ja to całkowicie akceptuję. To znaczy, jakby to moje oczekiwania względem tego serialu były właśnie takie. Nie oczekiwałem nie wiadomo jak gigantycznego rozwoju świata Gwiezdnych Wojen, przynajmniej na początku, przynajmniej w pierwszym sezonie. I zakładałem, że właśnie to będzie szczególnie widoczne na początku, gdzie mamy te lekcje, te nauki dotyczące dla dzieciaków przy okazji poznawania poszczególnych bohaterów. I tutaj nie mogę za bardzo się zgodzić, czy w pewien sposób muszę, no może nie ponarzekać, ale trochę pokręcić głową przy różnych opiniach, które pojawiły się na polskiej, powiedzmy, arenie gwiezdnowojennej, czy powiedzmy wśród komentatorów Gwiezdnych Wojen, na różnego rodzaju portalach, na kanałach, na YouTubie dotyczące drugiego odcinka, że jest on dziecinnym serialem, że jest on nudny, jest on nieciekawy, bo jest, może być dla nas, dla powiedzmy starszych odbiorców, ale my nie jesteśmy tą grupą docelową, nie jesteśmy tymi powiedzmy 10-12-letnimi dzieciakami, które oglądając ten serial mogą w pewien sposób podprogowy otrzymać te lekcje, które mają być, które były już wcześniej obecne, chociażby na przykład w serialu Star Wars Rebels na samym początku. Tak więc narzekanie na to, że powiedzmy Kazuda jest kiepskim szpiegiem. Tak, jest kiepskim szpiegiem, ale nie to jest najważniejsze w tym serialu. Nie chodzi o to, żeby on był idealnym Jamesem Bondem, żeby on po prostu wykradał super tajemnice. Tak, on ma być taki śmieszkowaty, on ma być taki niezdarny, on ma się dopiero tego uczyć, ponieważ z nim właśnie będzie utożsamiał się główny widz, czyli dziecko, czyli powiedzmy ten nastolatek, nastolatka, którzy w pewien sposób będą obserwować, jak główny bohater się będzie zmieniał i to w pewien sposób, zakładam, tak się domyślam, ma ich zmotywować do tego, żeby kierować się takimi zasadami jak on. To jest dokładnie to samo, czy w pewien sposób ten sam model, który mieliśmy w przypadku Rebelsów, gdzie Ezra też w pewien sposób dorastał na naszych oczach, zmieniał się i musiał dojść po prostu do pewnych wniosków, do pewnych lekcji życiowych. Tak więc moim zdaniem czepianie się w pewien sposób tego, czy mówienie, że to jest nudne, że to jest nieciekawe, czy nie daj Boże nierealistyczne i niemożliwe, jest po prostu przesadzone, bo tutaj naprawdę trzeba moim zdaniem do tego serialu podchodzić bardzo luźno i z bardzo dużą
dużym dystansem i jednocześnie z małymi oczekiwaniami, bo come on, to nie jest The Mandalorian, to nie jest serial pełno, powiedzmy, jakiejś animacja dla dorosłych, to nie jest serial na poziomie, nie wiem, Netflixa, HBO, Amazona, jakieś plus 18. Nie, to jest zwykła bajka dla dzieci, która przede wszystkim ma być bajką dla dzieci, a w drugiej kolejności ma być ze świata Gwiezdnych Wojen. Jednak na szczęście mimo wszystko Star Wars Resistance stara się w pewien sposób zbalansować to wszystko i z jednej strony serwować głównie oczywiście porcje informacji czy rzeczy specjalnie dla dzieciaków, ale z drugiej strony również fani Gwiezdnych Wojen dorośli, powiedzmy, mogą również znaleźć kilka fajnych rzeczy. No i w tym odcinku oczywiście prezentujemy, poznajemy co nieco historii najlepszego chyba na razie bohatera w całym serialu, czyli Jagera, szefa Kazudy, byłego pilota rebelii, który, jak się dowiadujemy, walczył, brał udział w bitwie o Jakku oraz kiedyś posiadał jakąś rodzinę. I tutaj oczywiście już tworzą nam się wszelkiego rodzaju teorie. Wiedzieliśmy już wcześniej, że on jest doświadczonym pilotem rebelii, który gdzieś tam kiedyś walczył. Z drugiej jednak strony mamy oczywiście jego rodzinę, która kiedyś tam była, a z trzeciej strony, powiedzmy, jako kolejny element układanki, to jest to, że on nie chce, czy mówi Podameronowi w pilocie tego sezonu, że on nie chce mieć nic wspólnego z Resistansem. Czyli prawdopodobnie możemy zakładać, że coś po drodze stało się dramatycznego, w pewien sposób on stracił tą swoją rodzinę i przez to nie chce się w nic takiego mieszać. Tutaj mnie jedna zastanawia tylko drobna, jedna mała rzecz, ponieważ biorąc pod uwagę, że podczas bitwy o Jakku Podameron miał jakieś 6-7 lat, był małym dzieckiem i jego rodzice nie brali udziału w bitwie o Jakku, to prawdopodobnie Jager był członkiem rebelii jeszcze przed bitwą o Endor, czy jeszcze przed bitwą o Jakku i musiał w jakiś sposób poznać rodziców powiedzmy Podamerona, bo wątpię, żeby mimo wszystko był on na przykład instruktorem Podamerona w flocie Nowej Republiki. Raczej zakładam, że on się wycofał. Ale tutaj na razie musimy poczekać na więcej informacji. Na pewno gdzieś ta jego przyszłość się pojawi i pewnie w pewnym momencie Jager po prostu stanie na, powiedzmy, rozdrożu dróg z jednej strony, albo nadal pozostać neutralny, albo dołączyć, powiedzmy, do rezystansu, czy w jakiś sposób pomóc aktywnie bardzo Kazudzie w jego misji. Mimo wszystko prezentacja tego i to, w jaki sposób jest pokazane, jak jest wspomniana bitwa o Jakku, bardzo mi się podoba. Strasznie mnie bawi po prostu i cieszy, że to są takie drobne hinty, drobne wrzutki, które idealnie komponują się z tym wszystkim i to są takie doprawki, które sprawiają, że nie narzekam na ten serial, bo nie oczekuję od niego zbiele i te niewiele, które dostaję, wystarczy mi w zupełności. Z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że naprawdę zaczynam uwielbiać Niku. I ja wiem, że dla wielu z was on jest głupkowaty, że jest przesadzony, ale dla mnie ta mieszanka Draxa ze Sheldonem z Teorii Wielkiego Podrywu jest po prostu cudownie przyjemna. On nie jest tak narzucający się, on nie jest jakoś tak bardzo przeszkadzający, tylko po prostu ten jego charakterystyczne poczucie humoru, czy też jego święte przekonanie, że on wszystko zrobi to, co dosłownie mu się powie, czy bierze wszystko dosłownie tak, jak jest powiedziane, jest po prostu przyjemny, jest w pewien sposób dobrze zrealizowany i jest on naprawdę o wiele ciekawszą postacią dla mnie na razie niż, powiedzmy, Tam, która po prostu jest burkliwą panią mechanik, której historię pewnie za 1, 2, 3 odcinki jak najbardziej poznamy. Tak więc, jakby najbardziej główni bohaterowie, czy powiedzmy towarzysze głównego bohatera sprawdzają się ok, i poza tym sam odcinek tak naprawdę jest takim podsumowaniem tego, co jest najważniejsze w tym serialu, czyli nauka dziecięca i trochę świata gwiezdnowojennego. No i jeszcze w ramach tak zwanej dziennikarskiej, pełnoprawnej, powiedzmy, roboty, jakkolwiek można dumnie to nazwać na moim kanale, trzeba kilka słów wspomnieć o nowej ekipie Jace'a Rooklina, czyli nowego bohatera, który zostaje nam wprowadzony i który na początku jest oczywiście przyjacielem naszego głównego bohatera, czyli Kazudy, a potem staje się jego, no może nie arc przeciwnikiem, ale takim Malfoyem, tak jak Malfoy był, powiedzmy, dla Harry'ego Pottera. Czyli taki dupkowaty koleś, który wykorzystuje naszego naiwnego Kazudę na początku, a teraz oczywiście będzie miał wielkie wąty, że to jest wszystko jego wina. I pewnie bohater, który będzie nam się przewijał przez cały sezon, gdzieś tam pewnie chłopaki w pewnym momencie będą się ścigać w kosmosie, czy powiedzmy na tych, powiedzmy, między tymi krążkami. I mam tylko jedną cichą nadzieję. Mam nadzieję, znaczy jest to moim zdaniem wysoce prawdopodobne, że kiedy First Order będzie w jakiś sposób próbował zinfiltrować basę, ten, powiedzmy, stację Colossus, czy jakoś na nią wpłynąć, właśnie on będzie tym słabym ogniwem, które oni wykorzystają, że on ich w jakiś sposób wpuści. Pewnie na koniec sezonu nauczy się czegoś, że nie powinien tak zrobić, albo może nawet zginie. Zobaczymy. Na razie mamy tutaj oczywiście oś konfliktu między nim a Kazudą. I jest to wprowadzone ok. W żaden sposób nie jest to dla mnie szałowe, ale też nie jest jakoś przeszkadzające. Po prostu od lekcja na zasadzie nie ufaj każdemu, kto jest dla ciebie miły. I zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Mam nadzieję, że jego losy zostaną powiązane z First Orderem i w pewien sposób, nie wiem, może gdzieś tam w następnych sezonach będzie on pojedynkował się z Kazudą już za sterami myśliwców gdzieś w normalnym kosmosie. Tak więc po raz kolejny muszę się powtórzyć i stwierdzić po prostu, że Star Wars Resistance się rozkręca. Robi to w dosyć solidny sposób, może nie szałowy, może nie jakoś niesamowicie
powodujący dreszcze czy opadającą szczękę do podłogi, ale jest to zrobione solidnie, poprawnie i do przodu. I jeżeli przymkniemy oko na nasze gigantyczne wymagania jako fanów, jeżeli zauważymy, że to jest mimo wszystko przede wszystkim serial dla dzieci, a w drugiej kolejności Gwiezdne Wojny, to moim zdaniem będziecie bawić się co najmniej okej, co najmniej dobrze. Po prostu będziecie mieli co oglądać do obiadu i powiem wam, że nie mam za bardzo problemu z tym, bo nie mam zbyt wielkich oczekiwań. Mam inne rzeczy do oglądania. South Park, Family Guy, Kacze Opowieści teraz wróciły, polecam bardzo serdecznie. Tak więc naprawdę jest co oglądać i gdyby to był jedyny serial, jaki byłby leciał, to okej, może bym trochę marudził, ale tak, come on, nie oczekujmy zbyt wiele, nie przejmujmy się i w pewien sposób podejdźmy na luzie do tego i pamiętajmy, że my, powiedzmy fani 20+, i albo jeszcze więcej, nie jesteśmy grupą docelową. I z takim założeniem ja uważam, że czwarty odcinek Fuel for the Fire jest jak najbardziej w porządku, jest ok i nie jest dla mnie w żaden sposób jakąś ujmą na honorze czy czymś strasznym dla świata Gwiezdnych Wojen. No i oczywiście standardowo pewnie nie zgadzacie się ze mną i mam nadzieję, że się nie zgadzacie, bo zawsze wtedy jest ciekawiej. Tak więc podzielcie się swoimi komentarzami, czy to pod tym filmem, czy to na Facebooku, bo Ziemia Szane Pole jest na Facebooku. No i widzimy się w recenzji Star Wars Resistance za tydzień, a w tym tygodniu jeszcze co najmniej dwa, może nawet 3 filmy się uda wrzucić na kanał. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie, że wytrzymaliście. Do zobaczenia już wkrótce i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!